Witam Cię w cyklu Lektury w 5 minut. Zasubskrybuj, łapka w górę. Ten film może zabierać informacje o treści lektury. Jeśli nie chcesz odbierać sobie przyjemności czytania, wyłącz go teraz. Zostajesz? No to lecimy. Kordian Juliusza Słowackiego jest odpowiedzią romantyka na trzecią część dziadów Mickiewicza. Można wręcz powiedzieć, że jest. Przeciwnym głosem w dyskusji na temat walki narodowo-wyzwoleńczej. Słowacki formułuje w nim własny program polityczno-historiozaficzny. Jednocześnie wprowadza w dzieło rozliczenie z przywódcami Powstania Listopadowego oraz pokoleniem ludzi, którym przyszło przeżywać ten czas. W zamierzeniu twórcy, Kordian miał stanowić pierwszą część trylogii, jednak śmierć autora uniemożliwiła mu dokończenie dzieła. Tytułowa postać nosi znaczące imię. Stworzony został przez Słowackiego, który odwołał się w nim do łacińskiego słowa kor, czyli serce. Możemy zatem widzieć w kordianie człowieka, który bardzo wyraźnie w swoim postępowaniu kieruje się uczuciami i sercem. To człowiek pełen emocji w patrzeniu na świat i w podejmowaniu działania. O zasadniczym działaniu, pokazywanym w tym tekście, mówi zakończenie pełnego tytułu dzieła spisek koronacyjny. Suwacki nawiązuje w nim do historii Polski, kiedy w 1829 roku w sytuacji koronowania się cara Mikołaja I w Warszawie na króla Polski, grupa spiskowców chciała uśmiercić niechcianego władcę. Działanie to nie zostało pomyślnie zrealizowane ze względu na wewnętrzny konflikt w grupie spiskowców. Starsi konspiratorzy nie zgodzili się na zrealizowanie wersji młodszych patriotów. Całość dramatu jest opowieścią o wewnętrznym dojrzewaniu tytułowego bohatera. Poznajemy go jako wrażliwego piętnastolatka, cierpiącego ze względu na niespełnioną miłość do starszej od niego Laury i przeżywanie bez sensu istnienia. Te doświadczenia młodzieńczego życia prowadzą Kordiana niemal do samozniszczenia. Chciał popełnić samobójstwo. Po nieudanej próbie targnięcia się na własne życie. Kordian wyrusza w podróż po Europie. Ten czas łączy się z kolejnymi rozczarowaniami. W Anglii, w Londynie zauważa, że wartość człowieka oceniana jest według statusu społecznego, a pieniądze są środkiem do kupienia wszystkiego. Przeżywa również rozczarowanie literaturą, która odbiega od rzeczywistego życia. Wyraźnie widzi to czytając Szekspira i zestawiając ukazany przez niego świat z własnymi obserwacjami we Włoszech, spotyka Violettę. Nie chce jednak w pełni angażować się w ten związek i postanawia wystawić jej uczucia na próbę. Kiedy mówi jej, że stracił cały majątek, kobieta porzuca go. Kordian widzi w tej sytuacji kolejne potwierdzenie tego, że dla ludzi nie jest istotna druga osoba, tylko wartości materialne, które może wnieść w ich życie. Rozczarowaniem napełnia go również spotkanie z papieżem, który gotów jest potępić walczących o niepodległość Polaków dla zachowania własnej pozycji politycznej. Kordian kończy swoją europejską podróż na szczycie Mont Blanc. Tu przechodzi przemianę wewnętrzną. Wreszcie odkrywa cel swojego życia jest nią walka o niepodległość narodu. Wzorcem do tego ma być Winkelried, szwajcarski średniowieczny bohater narodowy. Z nim jest związana myśl o walce niepodległościowej, Polska Winkelriedem Narodów. To myśl, która ma wzywać do konkretnego działania. I takie działanie Kordian podejmuje w ostatnim, trzecim akcie sztuki. Staje się spiskowcem. W sytuacji braku poparcia dla pomysłu zamachu na cara, młodzieniec postanawia sam dokonać zbrodni. Gotów jest popełnić królobójstwo, mając świadomość, że jest to grzech, który może ściągnąć na kraj nie tylko karę bożą. Ale również potępienie ze strony innych państw. Kordian jednak jest człowiekiem wrażliwym, poetą, nie żołnierzem. Dlatego, szarpany swymi emocjami, mdleje pod drzwiami sypialni Cara. Zostaje zamknięty w szpitalu dla obłąkanych, gdzie czeka na wyrok śmierci, nie wypierając się swojego pierwotnego planu. Zakończenie tekstu jest otwarte. Rozpoczyna się egzekucja młodzieńca. W tym samym czasie na plac wjeżdża posłaniec z ułaskawieniem. W tym miejscu tekst się urywa. Możemy jedynie domyślać się, że bohater uniknie śmierci. W swoim dramacie Słowacki podkreśla po pierwsze postawę, jaką Polacy powinni przyjąć w sytuacji utraty niepodległości. Jest zwolennikiem działania. Opowiada się za walką, nawet taką, która przypłacona ma być życiem. Symbolicznie przyjęta postać Winklerida jako wzorca do walki ma pokazywać, że poświęcenie jednostki może dawać szansę zwycięstwa nad wrogiem. Jest to obraz przeciwny mesjanizmowi głoszonemu przez Mickiewicza, który sugeruje bierne oczekiwanie na odrodzenie kraju, które ma być związane z ingerencją Boga w losy Polski i Polaków. Słowacki wprowadza również w swój utwór tematykę rozliczeniową związaną z nieudanym powstaniem listopadowym. Zdecydowanie krytykuje przywódców powstania, czego wyrazem jest początkowy fragment dramatu nazwany Przygotowaniem. Akcja tego fragmentu rozgrywa się w Noc Sylwestrową 1799 roku i opisuje Chłopickiego, Czartoryskiego, Skrzyneckiego, Niemcewicza, Lelewela i Krukowieckiego, jako twory wyciągnięte z diabelskiego kotła, co sygnalizować ma negatywną ocenę działań większości tych postaci. Dramat będzie bardzo dobrym materiałem przy omawianiu motywów patriotyzmu, zwłaszcza w kontekście Powstania Listopadowego i walki z tyranią Cara. Wyraźnie również jest w nim motyw miłości, i tej nieodwzajemnionej, romantycznej, i tej fałszywej związanej z Violettą, jak również miłości do ojczyzny. To utwór ukazujący wewnętrzną przemianę bohatera oraz jego samotność. Możemy również wykorzystać ten tekst pisząc o zbrodni. Kordian ma dokonać morderstwa w imię wyższych celów i równocześnie szaleństwa, którego bohater może doświadczać jako skutek przekroczenia norm moralnych. Więcej informacji o tej i innych lekturach znajdziesz na naszym kanale i na naszej platformie kursowej Matura na To co? Widzimy się!